GNU Linux to w pełni otwarty i darmowy system operacyjny. I ja tutaj gdzieś na swoim kanale staram się zawsze gdzieś go tam przemycić, żeby zachęcić Was do nauki, no bo w końcu jest to sprawa darmowa, więc czemu by się tego nie pouczyć. I co może zaskoczy niektórych z Was, od ponad 3 miesięcy montuję swoje filmy wyłącznie na Linuxie. I w tym czasie wszystkie filmy, które ukazały się na tym kanale i wszystkie filmy, które zrobiłem na kanale Morele TV, zostały właśnie zmontowane na Linuxie. W tym materiale ja nie będę Was zachęcał, żebyście wyrzucali Windowsa hehe przez okno i przesiadali się na Linuxa. Bardziej nagrywam ten film po to, żeby troszeczkę obalić stereotypy, bo dalej większość osób myśli, że Linux to jest czarna, straszna konsolka, którą można spotkać na serwerze, że ten system w ogóle nie nadaje się do używania na desktopie, a już w ogóle jakakolwiek praca kreatywna na nim to w ogóle jest jakaś totalna abstrakcja. I to nie jest pierwszy raz, kiedy ja próbowałem montować filmy na Linuxie. Zawsze był to dla mnie taki eksperyment, który trwał 2-3 dni, no i potem wracałem na Windowsa, no bo po prostu no, nie było to przyjemne doświadczenie i po prostu w moim wydaniu nie dało się tego zrobić. I tak szczerze mówiąc, to tym razem również miałem takie przeczucie, że no pobawię się 2-3 dni, stwierdzę, że to nie jest dla mnie, bo dalej czegoś tam nie mogę zrobić albo działa to gorzej, no i wrócę do Windowsa. No i ten eksperyment już tak trwa ponad 3 miesiące, a jestem bardzo zadowolony. Tak więc w dzisiejszym materiale pokażę Wam, w czym montuję i dlaczego, jaką dystrybucję wybrałem i dlaczego. Odpowiem Wam na pytania, czy Resolve działa lepiej czy gorzej, czy są jakieś dodatkowe błędy, które nie występują w Windowsie, no i jakie są jeszcze alternatywy dla programu DaVinci Resolve, bo też są w pełni darmowe. I myślę, że na samym początku warto by sobie było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Jakby co mnie w ogóle podkusiło, żeby montować swoje filmy pod Linuxem? Jakby czemu nie? W sensie postawmy sprawę w ten sposób. Jeżeli właśnie ja mam jakąś aplikację, dajmy na to DaVinci Resolve, którą używam do pracy, tak? Bo montowanie filmów to jest dla mnie teraz głównie moja praca. I jeżeli ona działa przynajmniej tak samo dobrze na Windowsie i na Linuxie, to wolałbym używać jej na Linuxie z tego względu, że ogólnie rzecz biorąc na Linuxie pracuje mi się po prostu lepiej, wygodniej i tak dalej. I warto tutaj powiedzieć, że gdyby DaVinci Resolve działało jakoś znacząco gorzej w porównaniu do Windowsa, na pewno bym nie siedział dzisiaj na Linuxie. I właśnie dla mnie to jest takie zaskoczenie, że Resolve działa nawet troszeczkę lepiej. Warto powiedzieć, że ja też jestem jedną z niewielu osób, dla której jest to możliwe, bo ja właśnie montuję w programie DaVinci Resolve Studio. No, osoby, które pracują na pakiecie Adobe, używają Photoshopa, After Effectsa, Adobe Premiere, no niestety, no nie ma tego pakietu na Linuxa i nie zapowiada się, że to się szybko zmieni. Tak więc ja byłem o tyle w tej komfortowej sytuacji, że ja używam programu, który jest multiplatformowy i jest dostępny na wszystkie trzy najpopularniejsze systemy operacyjne, czyli na Windowsa, macOSa i właśnie Linuxa. Ja używam wersji DaVinci Resolve Studio, czyli jest to wersja płatna. DaVinci Resolve jest również w wersji darmowej na wszystkie trzy platformy, jednakże wersja płatna działa około 10-12 razy szybciej niż ta wersja darmowa, więc dla mnie zakup był po prostu obowiązkowy, no bo mogę po prostu szybciej składać filmy i to jest ważne. Wersja darmowa na Linuxa ma jeden bardzo duży minus. Nie wspiera kodeku H264, no czyli praktycznie tak jak mój Lumix GH4 nagrywa właśnie w takim formacie. Każdy telefon komórkowy nagrywa praktycznie w H264, no i z jakiegoś totalnie losowego powodu darmowa wersja Resolve'a tego nie wspiera. Więc siłą rzeczy, jeżeli chcecie montować w Resolve'ie na Linuxie i nie nagrywacie w RAW-ach, no to jakby musicie mieć wersję płatną, co już pewnie wiele osób odstraszy. Co ciekawe, czyli firma Blackmagic Design, czyli firma, która właśnie robi DaVinci Resolve, ma nawet swoją zmodyfikowaną dystrybucję Linuxa. Jest to CentOS po wprowadzonych niektórych modyfikacjach w jądrze, które jeszcze dodatkowo przyspieszają właśnie montowanie. Ja mimo wszystko nie zdecydowałem się na CentOS-a, bo CentOS używa bardzo starego jądra i kiedyś jak próbowałem zainstalować CentOS
macOS-a, no to jądro było na tyle stare, że nie wspierało mojego Ryzena pierwszej generacji, co jest troszeczkę abstrakcyjne. Mój wybór padł na system operacyjny Manjaro. Manjaro to jest takie Ubuntu, które bazuje na Archu zamiast na Debianie. I warto sobie powiedzieć, że Manjaro nie jest zbyt dobrym pomysłem na tak zwaną stację roboczą. Ja planowałem użyć tutaj w ogóle czystego Debiana. Jest pewien problem z instalacją DaVinci Resolve na systemach Ubuntu podobnych, czy tam Debiano podobnych. Otóż da się to zrobić. Możemy zmodyfikować instalator oficjalny Blackmagica właśnie z DaVinci Resolve, przekonwertować go na Deb, czyli właśnie paczkę, która jest przeznaczona dla Debiana, i działa to, da się zainstalować, wszystko spoko, tylko jest jeden mały, drobny szkopuł. Na Debianie i tych systemach podobnych nie działa aktywacja online. To znaczy musimy mieć takiego specjalnego dongla na USB, który aktywuje nam DaVinci Resolve i wtedy to działa, ale w momencie, gdy tak jak ja mam kod, no nie jesteśmy w stanie po prostu aktywować DaVinci Resolve. Inaczej jest jednak w przypadku systemu operacyjnego Arch, gdzie w tak zwanym AUR ktoś przygotował skrypt właśnie instalujący DaVinci Resolve, więc przykładowo w Manjaro instalacja DaVinci Resolve wygląda tak, że wpisujemy pamac install DaVinci Resolve Studio, wciskamy Enter, pobiera się, instaluje, gotowe, wszystko działa. Więc dla mnie to było bardzo ważne, bo tak jak mówię, ja myślałem cały czas o tym montowaniu na Linuxie w formie eksperymentu, więc wziąłem po prostu Manjaro, żeby było szybko, żeby było coś bazującego na Archu, postawiłem, zainstalowałem, i działa. I działa całkiem spoko. Zresztą zobaczcie, jak wygląda cały mój system. Tak więc witam Was na moim pulpicie. Pewnie tapeta Was będzie zastanawiać, ale to jest celowa sprawa. Zawsze, gdy przeglądam Reddita i ludzie się chwalą swoimi pulpitami, zawsze tam musi być jakaś anime dziewczynka z kocimi robotycznymi uszkami, tak więc pamiętajcie, jak używacie Linuxa, zawsze musicie mieć jakąś anime dziewczynę z kocimi robotycznymi uszkami. Sorry, to nie ja ustalam zasady. Okej, słuchajcie, żarty na bok. Jak widzicie, tutaj mamy normalnie ikonki. Używam Gnoma 3. Chciałem po prostu sprawdzić, jak to działa. Działa całkiem spoko, pracuje mi się na tym dobrze. Mam swoją przeglądarkę. Testuję sobie akurat Brave'a, przeglądarka plików, mam normalnie w wideo, tutaj trzymam swoje projekty, które aktualnie gdzieś tam pracuję, czy niedawno pracowałem. Mam swój 4-terabajtowy dysk, gdzie obecnie trzymam sobie surówkę, aczkolwiek niedługo będę budował serwer 12-terabajtowy, tak więc jeżeli interesuje Was budowa serwerów, to pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo odcinek już niedługo. Tak więc tutaj jest po prostu moje archiwum, tutaj jakieś bieżące klipy, które są potrzebne mi do materiałów. No i mamy oczywiście właściwego DaVinci Resolve. Tutaj mamy akurat projekt z filmu, który nie tak dawno temu był wrzucony na Morele TV. No i jak widzicie, tutaj no jest to projekt dość złożony. Jak widzicie, jest tutaj dużo cięć, jest dużo warstw. Do tego każdy z klipów ma nałożony obecnie color grading, tak? Czyli każdy jest pokolorowany. Tak to wygląda bez, tak to wygląda z. Jakby jest to bardziej kolor korekcja niż jakiś tam nie wiadomo jaki grading. No ale tych warstw jest całkiem sporo. No jak widzicie, działa to całkiem w porządku, całkiem responsywnie, pomimo że cały czas jeszcze jest nagrywanie teraz ekranu w tle. Do tego gdzieś tam nałożona jest cały czas cyfrowa stabilizacja, jeżeli chodzi o jakieś tam takie ujęcia. No i działa to generalnie dość dobrze, nawet przy jakichś takich gwałtownych przejściach nie jest to źle. Więc jakby ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. Mam też projekty, tutaj akurat są wykresy wrzucone w formie obrazków, aczkolwiek czasami nawet generuję takie specjalne wykresy animowane. To jest, gdy mam o wiele mniej danych do zrobienia. No i to również działa bardzo dobrze, więc no tutaj tak jak mówię, wydajnościowo wygląda to bardzo podobnie, stabilnościowo wygląda to też bardzo podobnie jak w Windowsie. No i tak, no tutaj mamy hot corner, czyli mogę sobie szybko przerzucać aplikacje. Kiedyś nie lubiłem bardzo tego feature'a Gnoma, ale jakoś się do niego przekonałem. Jest całkiem spoko. No oczywiście możemy sobie tutaj, wiadomo, dzielić na połowę ekranu, więc jest to spoko. Może się z czasem przerzucę na mój fork DWM-a, którego używam aktualnie na laptopie, ale póki co
jakby tak wygląda moja specyfikacja też, 2060 Super, mój Ryzen, który jest akurat podkręcony na 3,8 GHz, ale tutaj jest błędnie pokazywane, 32 GB RAM-u, bo tak się akurat składa, że Resolve jest w stanie, jak widzicie, teraz wciąga 16 GB RAM-u, a w momencie renderu potrafi to dobić nawet do 23 GB, więc 32 GB RAM-u jest idealnie, 16 plus trochę swapu też jest ok. No i to tyle, jeżeli chodzi o moją konfigurację, jakby standardowy GNOME bez jakichś szalonych modyfikacji. Czy Resolve działa lepiej? Szczerze mówiąc, jest pewna poprawa, ale wydaje mi się, że jest to poprawa na tyle mała, że nie jest warta przenoszenia się z Windowsa na Linuxa. To znaczy, po moich testach wychodzi, że DaVinci Resolve na Linuxa jest o około 10% szybszy przy renderowaniu tych samych projektów, więc no nie jest to coś, dlaczego ja osobiście bym rzucił wszystko i właśnie przesiadał się na Linuxa. Drugą sprawą jest to, że są pewne błędy, które nie występują na Windowsie. Także są to na tyle pierdoły, że szczerze mówiąc mi to praktycznie w ogóle nie przeszkadza. Otóż gdzieś na przykład brakuje nam napisów, tak? No i ja po prostu wiem, co się znajduje pod danymi sekcjami, więc dla mnie to nie jest problem. Powinno się po prostu wyświetlać krop, a się nie wyświetla, ja wiem, że to tam jest. Innym drobnym niedogodnieniem jest to, że DaVinci Resolve Studio na Linuxie z jakiegoś totalnie niezrozumiałego powodu dla mnie nie wspiera plików MP3. I nie jest to błąd, jest po prostu jest to nawet wyszczególnione w oficjalnej liście z DaVinci Resolve Studio, że pod Linuxem MP3 nie są wspierane. Jakby totalnie dziwna i głupia rzecz, ale jak ja montuję filmy dla Morele, to i tak pobieram zawsze muzykę w formacie WAV, która jest normalnie wspierana, a te, które pobieram z bazy YouTube'a, są faktycznie w MP3, no ale mogę je w bardzo prosty sposób przekonwertować, po prostu wpisując FFmpeg-i, podaję ścieżkę MP3 i zapisuję jako WAV i to praktycznie tyle, więc mam już przekonwertowaną po prostu bazę piosenek, których używam, no i to tyle. No jakby to jest cała sytuacja. Czy DaVinci Resolve się crashuje? Tak. Czy crashuje się częściej niż na Windowsie? Nie. Crashuje się mniej więcej tak samo często. Jakby ten program jest dobrze przeniesiony o tyle, że nawet niestety błędy się niektóre powielają, tak? Więc to nie jest tak, że on działa jakoś super bardziej stabilnie, działa po prostu porównywalnie, tak? Więc jeżeli ktoś z Was szuka jakichś, nie wiem, zysków wydajności czy w ten sposób, być może takie zyski są na tej właśnie zmodyfikowanej dystrybucji CentOS, którą właśnie tam jakaś modyfikacja wprowadza Blackmagic Design, ale tak jak mówię, no mój hardware nie jest po prostu kompatybilny z takim systemem, więc no jakby to powiedzieć, no sorry. No i trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć, czy są jakieś alternatywy. Alternatywa jako program do montowania, mamy program, który nazywa się KdenLive. Jest on akurat ze środowiska KDE, ale zadziała na wszystkim. Jak widzicie, on bardziej troszeczkę przypomina Sony Vegasa. Przynajmniej tak dla mnie i troszeczkę układ tych okien. Działa to dość podobnie jak Sony Vegas, przynajmniej ja mam takie skojarzenia bardzo mocne. KdenLive jest fajny do małych projektów Full HD. Jeżeli chcecie coś na szybko sklecić, a używacie po prostu Linuxa, jest to naprawdę bardzo przyjemny program. Aczkolwiek, no zobaczcie, ja tu załaduję, nie wiem, 5 klipów, tak? 5 klipów 4K, no i od razu widać, że KdenLive jest po prostu strasznie wolny. Jak widzicie, każdy z klipów on musi dodatkowo przetranskodować. To nie jest tak, że zobaczcie, że przeciągamy, że to jest od razu gotowe. No, działa ten program nieporównywalnie wolniej. I też brakuje mu oczywiście wielu jakichś tam super funkcji, które nie działają albo działają dużo gorzej. Przykładowo KdenLive ma cyfrową stabilizację, ale jest ona po prostu beznadziejna, fatalnie się jej używa. No i jest przede wszystkim wolny. Jakby, tak jak mówię, jeżeli chcecie coś na szybko, coś prostego zmontować, jak najbardziej się da i to jest bardzo fajny program, jest darmowy, w pełni otwarty, super. No ale jeżeli chodzi o wydajność, no to po prostu, no niestety jest bardzo w tyle. No i no, ja po prostu nie mogę go używać do tego, co tutaj robię, no bo moje filmy byłyby po prostu zauważalnie gorsze, a chodzi mi o to, żeby filmy montowało się szybko, przyjemnie i żeby one wyglądały i trzymały jakiś tam określony standard. No tak więc, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o KdenLive. Fajny program do prostych rzeczy. Wiecie co, tak podsumowując, ja się bardzo cieszę, bo udało mi się wprowadzić Pingwina i używać go na co dzień i używać go w sposób efektywny, gdzie faktycznie czuję, że po prostu pracuje mi się na Linuxie przyjemniej. I wiecie co, myślę, że to jest
dobry kierunek. W sensie, to jeszcze nie jest ten moment, żebym każdemu polecił, że na zasadzie montujesz w DaVinci Resolve, może przesiąść się na Linuxa. Nie, to jeszcze nie jest ten moment, ale uważam, że to jest bardzo dobry kierunek i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to niedługo rzeczywiście może będę mógł tak powiedzieć. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jus.